Chorwacji odkryliśmy wyjątkowe miejsce. To Nimska Laguna, uważana za jedną z najpiękniejszych piaszczystych plaż nad Adriatykiem. A tuż obok bardzo stare królewskie miasto Nin. W trakcie naszych chorwackich wycieczek dotarliśmy również do Nin. Jeśli widzieliście mój poprzedni odcinek, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Archeologiczne w Zadarze, tam właśnie wiele z tych artefaktów, wiele z tych znalezisk archeologicznych pochodzi właśnie stąd. Właśnie z Nin to miasto o bardzo długiej i ciekawej, ale też burzliwej historii. Spędzimy tutaj dzisiaj cały dzień. W planach mamy najpierw zwiedzanie miasteczka, które jest tam otoczone pozostałościami starych murów obronnych. Potem natomiast wybierzemy się tam na Nińską Lagunę. To jedna z najpiękniejszych, podobno jedna z najpiękniejszych piaszczystych, to bardzo wyjątkowe, plaż w Chorwacji. To jeszcze mała wskazówka parkingowa. Wiem, że poszukujecie tego typu informacji, także my pozostawiliśmy nasze auto dzisiaj właśnie tutaj. To jest tak zwany parking przy plaży, który ciągnie się aż tam daleko. Cena tego parkingu to 5 euro za cały dzień, także zostawiamy nasze auto i możemy spokojnie zwiedzać, a potem plażować. Opłatę ponosi się tutaj u ludzi, którzy w różnych punktach tego parkingu siedzą po prostu pod parasolami. Miasto Nin położone jest na wysepce, prowadzą do niego dwa mosty. Przez jeden można przejechać samochodem. My jesteśmy na tym drugim kamiennym moście. Tutaj dopuszczony jest tylko ruch pieszy. I zbliżamy się do starych murów. Przejdziemy przez jedną z bram do miasta, które tutaj się jeszcze zachowały. Jest to brama górna, funkcjonująca pomiędzy XV a XVIII wiekiem. Nin to dziś małe i senne miasteczko, typowy wakacyjny kurort. Jednak nie zawsze tak było. Nin od zawsze miało szczególne znaczenie. W czasach rzymskich istniała tu największa świątynia w Dalmacji, a po zdobyciu przez Słowian miasto stało się kluczowym ośrodkiem administracyjnym i religijnym z rezydencją królewską i miejscem koronacji. Siedzibę mieli tu też chorwaccy biskupi, w tym najsłynniejszy Grzegorz z Ninu, który dla Chorwatów jest obrońcą i orędownikiem ich ojczystego języka. Niestety na przestrzeni dziejów miasto było wielokrotnie niszczone i dziś po jego dawnej świetności zostało bardzo niewiele. I oto najcenniejszy zabytek w Nin, kościół Świętego Krzyża przedromański, a więc tak jak kościół Świętego Donata w Zadarze. Ten zabytek datowany jest na 8 wiek i kiedyś był najmniejszą katedrą świata. Siedzibę miał tutaj biskup z Nin. Mi ten kościółek przypomina troszkę rotundę Świętego Mikołaja w Cieszynie. Jeśli widzieliście mój odcinek z tego miasta, tam sporo czasu poświęcaliśmy właśnie na zwiedzanie tego zabytku. Łączy je na pewno podobna epoka historyczna, ale też na pewno rozmiary. Oba te kościoły są po prostu bardzo malutkie. A w pobliżu najmniejszej katedry świata pomnik Grzegorza z Ninu, biskupa Grzegorza z Ninu, który sprawował tutaj swój urząd w latach 900-929 i był wielkim orędownikiem wprowadzenia głagolicy do liturgii chrześcijańskiej, czyli pisma słowiańskiego. Jest to mniejsza kopia pomnika Iwana Mestrowicza, który znajduje się w Splicie. W Nin nie trzeba się jakoś bardzo nachodzić w poszukiwaniu ciekawych zabytków, ponieważ dosłownie dwa kroki dalej znajduje się kościół Świętego Anselma i jest to najstarsza chorwacka katedra. W Nin nie zachowało się wiele antycznych pamiątek, no ale jest na przykład ta ruina, to brama z czasów rzymskich i jej późniejsza wersja, przez którą również można dostać się do miasta. Ponownie w Nin dotarliśmy do miejsca, które jest naj. To tutaj właśnie w czasach antycznych znajdowała się największa rzymska świątynia nad Morzem Adriatyckim. Jest datowana na pierwszy wiek. Niestety do dzisiaj zachowało się z niej tylko tyle, czyli trochę ruin.
Nin, choć bardzo ciekawe, jest jednocześnie bardzo małe. Mi zwiedzenie wszystkich interesujących miejsc zajęło nieco ponad godzinę, a teraz idziemy na plażę. No i rzeczywiście na tej plaży jest piasek, co jest rzeczą niebywałą w Chorwacji. Ale nie jest to też piasek, jaki znamy z Bałtyku, on jest tutaj grubszy. Są w nim wymieszane kamienie, no i sporo muszelek. No i też jednak kolor nie ten, piasek nad Bałtykiem jest żółty lub wręcz biały. Tutaj raczej ciemnoszary. Przyzwyczajeni do kamienistych czy wręcz skalistych plaż w Chorwacji, trochę dziwnie się tutaj czujemy. No i to nie jest tak, że my tutaj w Chorwacji szukamy na siłę piaszczystych plaż, których jest naprawdę niewiele. Ja uważam, że cały urok tutaj przebywania właśnie nad morzem to te kamieniste czy wręcz skaliste plaże w zatoczkach. Do tych miejsc tutaj przyjeżdżamy i takich miejsc szukamy najbardziej. A tutaj przyjechaliśmy z ciekawości, odwiedzając Nin, no i żeby pokazać wam, jak wygląda ta podobno najlepsza piaszczysta plaża w Chorwacji. Ta plaża Nińska Laguna to popularne miejsce wśród kitesurferów. Prawie do końca tego piaszczystego cypelka. Tutaj jest on już naprawdę wąski. Z tej strony mamy kilka kroków do wody, no i ładny widoczek na miasteczko Nin. No i również z tej strony kilka kroków. I tutaj tym razem przepiękny widok na znajdujące się tam w oddali góry. Jest to laguna, więc w bardzo dużym uproszczeniu takie morskie rozlewisko. Tutaj widać, że po prostu nawet w sporej już odległości od brzegu ludzie po prostu brodzą w tej wodzie, ona nawet nie sięga im do kolan. Zaletą tego jest to, że ta woda jest tutaj niezwykle ciepła. No i to na pewno dobre miejsce dla wszystkich, którzy wypoczywają z dziećmi, bo po prostu mogą one tutaj kąpać się w tym morzu i są zawsze bezpieczne. Warto tutaj przyjechać chociażby z ciekawości. Ja jednak zdecydowanie wolę plaże takie jak na Kamieniaku, czy takie jak na wyspie Pak.